Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. Witamy w sobotę. Mam ile stopni? 5,5 stopnia. Ale odczucie jest znacznie wyższe. Mamy wiosnę, może nie ma słońca, ale jest całkiem przyjemnie. My właśnie w drodze dokąd? Do Malmy. Do Malmy, tak. A co mamy w planach? Shopping! Mamy w planach tyle sklepów, tak będziemy chodzić po sklepach, że się pożegamy. Nie mamy w planach takiego aż shoppingu. Mamy w planach odwiedzić polski sklep. Tak, polski sklep, bo planujemy kupić co? Kiełbasę! O Boże, kiełbasa, po prostu polskie kiełbasa. Kiełbasę jedziemy kupić, tak, musztardę polską. Mamy ochotę na białą kiełbasę, znaczy ja mam ochotę na białą kiełbasę z buraczkami i chrzanem, a reszta ekipy ma ochotę na białą kiełbasę z... Znaczy może nie białą, ale śląską, ja bym chciał po prostu śląską. Ja mam po prostu ochotę na białą kiełbasę. W przyszłym tygodniu są święta, także musimy kupić parę dobroci, które niestety można kupić tylko i wyłącznie w polskim sklepie. Generalnie robimy zakupy w szwedzkich sklepach, no ale są takie rzeczy, których w szwedzkich sklepach tam, nie kupimy. W tamtym tygodniu próbowaliśmy szwedzką kiełbasę i to było fopa. Nie no, kiełbasa jest spoko, no ale jak się ma ochotę na taką, taką polską kiełbasę, no to niestety tylko i wyłącznie w polskich sklepie można ją kupić. No, bo szwedzka kiełbasa przeważnie jest słodka. No. Także tak, jedziemy po polską kiełbasę, jedziemy po jakieś tam pierdoły. Może twaróg kupię, nie wiem, mam ochotę, bo dawno nie jadłam. Bo w Szwecji nie ma twarogu. W Szwecji jest ten kwark, który Wam pokazywałam, a który jest takim twarogiem mielonym, jak do sernika. No, można sobie zjeść z nim kanapkę, ale no już go sobie nie pokroję. Dobra, także tak, tyle od nas w kwestii powitania. Tak, kochanie, masz coś do dodania? Nie, wszystko w trakcie jakoś. Tak, wiecie. Wszystko w trakcie. No, w planach jeszcze jest odwiedzenie Emporii, bo mam ochotę pójść do Zary. Zobaczyć. A, jeszcze taki ten na ustach. Nowa. Nie pomadka, tylko kredka. Nowa kredka do ust, znaczy kotrówka, kredka, whatever. Z Nyxa, którą kupiłam wczoraj, którą mogliście zobaczyć we vlogu wcześniejszym. Ona się nazywa Nyx Suede Matte Lip Liner i to jest w kolorze pink. Nie, to nie jest w kolorze pink. Ta jest w kolorze Milano. No, następną mam jeszcze w kolorze pink last. No, także tyle. Fajna jest. Matowa, ale nie taka sucha, tylko taka bardziej, bym powiedziała, aksamitna, welwetowa. Whatever, mniejsza z tym. W każdym razie nie klei się, nie wysuszał. I bardzo ładnie wygląda. Ja bardzo lubię takie żywe kolory. No, to tyle na razie. Odzywamy się później. Dojechaliśmy do Malmy. Pierwsze, co nam się rzuciło w oczy, to co? Brudno i brzydko. Brudno i brzydko, tak. Szwecja taka uporządkowana, taka czysta. Jak tu byłam kilka lat temu, to ze świecą można by szukać papierka, peta, czegokolwiek. A teraz po prostu we wszystkich krzakach, na wszystkich chodnikach, wszędzie jest pełno śmieci. Syp, kiła i mogiła. Tak to można podsumować, nie? No nie jest fajnie. Nie jest w ogóle fajnie. My właśnie przyjechaliśmy do polskiego sklepu. Tak. Polski sklep. No. Robimy zakupy na starych śmieciach, na Sofielundzie. Tak. Zaraz Wam pokażę sklep. Może uda się coś w środku nagrać. To pokażę, co takiego ciekawego można kupić w polskim sklepie w Szwecji. O cenach nie będę wspominać, bo ceny to jest tragedia. No, także ten. Stay tuned! Nie za bardzo mogliśmy nagrywać. Nic w sumie nadzwyczajnego nie kupiliśmy. Trochę kiełbasy, musztardę, dzieciakom hałwę, jakąś tam pastę jajeczną, nie? Jakieś takie, no, takie rzeczy, no. Przede wszystkim po kiełbasy żeśmy tu przyjechali. Tak, no głównie po kiełbasy. No naprawdę nic nie ma, poza tym ceny są tak kosmiczne, że to w ogóle jest jakiś szok.
nawet jak na Szwecję za 250-gramową paczkę kawy 50 koron, hello, kiedy ja za półkilogramową Zoegę, listą Zoegę daję 40 koron i mam dać 50 koron za 250 gram Jakobsa? Serio? Zatem takie są przebitki na... Ja rozumiem, że wszyscy chcą zarobić, ale na litość Boga, w Wielkiej Brytanii były polskie sklepy, ale nie było aż takich przebitek cenowych, po prostu. Ja nie wiem. Nie wiem, dobra, wiem, że Szwecja jest droga, ale bez przesady, polskie sklepy w Szwecji są znacznie droższe niż polskie sklepy w Wielkiej Brytanii. A już w ogóle polski sklep w Kryhanstadzie to bije jakieś w ogóle rekordy. Jak można za kilogram kiełbasy, jakiejś kiełbasy, która w pozostałych polskich sklepach kosztuje 60-70 koron, w polskim sklepie w Kryhanstadzie władz 120-130. No ludzie, kto w ogóle tam robi zakupy, to ja nie wiem. No, witajcie na Sofilundzie, możecie sobie zobaczyć, jaki jest fajny śmietnik wszędzie. Generalnie wszędzie są śmieci. Przyjechaliśmy do azjatyckiego sklepu po zapasy. Tak, po zapasy. Po zapasy wszystkiego właściwie. Nie będę mogła też tutaj nagrywać, więc nie pokażę Wam, co jest w środku, ale sklep wygląda tak. Nazywa się Soja. Jest na Sofilundzie. Soja, polecam. Zakupy poczynione. No. Obowiązki spełnione, można zacząć rozrywkę. Tak, rozrywkową część weekendu. Padał deszcz, na szczęście już nie pada. Zobaczcie, jakiś śmietnik ze mną. Nie jest zimno, nie ma tragedii. Wspominają Azję. Kupiliśmy słodycze, które jedliśmy w Azji, w Tajlandii. Jedzą właśnie chipsy. Jakie chipsy jecie? Nie. Jakie chipsy jecie? Nie wiadomo. Jak. Krabowe? Jakieś takie. Mam jeszcze. Krewetkowe? Paskudnie pachną i paskudnie. Tak, krewetkowe. Krewetkowe. Jedliśmy je w Tajlandii. W ogóle w Tajlandii są setki różnego rodzaju chipsów rybnych o smaku nori, o smaku krewetek. Po prostu mnóstwo różnych. Chcesz sobie strzanić humor? Różnych dziwnych smaków. No, także kupiliśmy sobie trochę tajskich słodyczy, trochę tajskich przysmaków, trochę warzyw, chili, korzeń galangala. No, bazę do zupy tom yum. Także będziemy marzyć. Także co? Także co? Także jedziemy dalej. Będę Was informować na bieżąco, co robimy. Krewetkowe krakersiki. Śmierdzą. Śmierdzą. Brudnym wackiem. Brudnym wackiem? Nie wiem, nazwałabym to może moczem. Ale są przepyszne. Podobnie jak sos rybny, który też ma dość specyficzny, że tak powiem, aromat, ale w potrawie jest bardzo pyszny. Pycha, 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 pycha. Ja też chcę trochę. Ty nie chcesz w ogóle. Ty w ogóle ich nie chcesz. Mackowe chrupki. Mackowe? Nie mów tego głośno, to się nagrywa. To co? Śmierdzą wackiem, ale fajnie smakują. A nie zostanie ci nic. Ale były dobre. Pycha. Pas zapnij. A to nie, to ja mam. To ja mam nie zapięty pas! Takie pyszności. Takie paluszki. Takie ciasteczka paluszki. Cieniutkie. Po prostu uzależniające.
Dobra. To pies jedą. Życie po to jest by żyć? Jak? Fajnie. Smakować? Tak, jeść wszystko co popadnie. Bez przesady. Nie wszystko co popadnie, ale żeby smakować, a nie sobie wszystkiego odmawiać. Przecież nawet takie paluszki mnie nie zabiją, nie? No. Uniwackie są. Wiesz, że to się nagrało? Wackiem śmierdzę uret. No po tych chipsach mi śmierdzą wackiem. Ja nie wiem, co ty robiłeś. Nie chcę wiedzieć. Powąchaj swoje lepiej. Nie chcę wiedzieć. Też jadłaś chipsy. Moje nie jadą wackiem. Nie? Na pewno? Moje po prostu lecą tak. A dobra, bo mi psujesz. Psujesz mi tutaj. Tym wackiem po prostu. Jesteśmy szok. Właśnie na Helię. Na Helię. Na Helię w Malmę. A co jest na Helię w Malmę? Emporia! Emporia jest. Na Helię. Helię to jest taka... jak to nazwać? Taka... Ale co to jest Helię za dzielnica? Można powiedzieć, że to jest ostatnia dzielnica Malmy, bo zaraz po Helię jest ciśnina Øresund, a zaraz za ciśniną Øresund jest co? Kopenhagen, czyli Dania. Tak. Dobrze powiedziałam. Tak, to jest ostatnia stacja w drodze do Danii. No, znaczy no, ostatnia stacja do Szwecji. Nie wiem jak to nazwać. Habu. Tak, Helię. Kakupo. No, a takie tutaj rzeczy. Proszę. Piskająca buźka. Takie cuda wianki, taka dzielnica. No i właśnie tutaj jest największe w Malmę i w tej okolicy centrum handlowe, które się nazywa Emporia Shopping Center. Mam bilecik, tak, nagrane jest, że mam bilecik, bo ostatnio tutaj zgubiłam bilecik, zapomniałam, gdzie go schowałam. Tak, pamiętacie, jak zgubił nam się bilecik? No tak, pamiętam, jak żeśmy zapytali wszystko. No zapomniałam, gdzie schowałam, no, tylko teraz nagrałam mam bilecik, wkładam go do białej torebki. No i generalnie powinien tam być później, jak będziemy wyjeżdżać, teoretycznie. Wiecie co, powiem, dzisiaj jest tyle ludzi tutaj. Jak zawsze. Że to szerok. Szerok. Like always. Szerok. Powerbanka i tak dalej. Co wam chodzi, mam powerbanka? A co już ci... Brakuje ci już, kochanie, energii? Co ty opowiadasz? No, tak się kończy vlogowanie. No, jesteśmy w Emporia. Ludzi. Pip. I jeszcze więcej. Standardowo vlogujemy, wszyscy się nam przyglądają. To co mówiłam wczoraj, że jeszcze nie jest takie popularne vlogowanie. Tak. Po prostu wszyscy sobie chodzą na legalu z kamerą, a tutaj wszyscy się przyglądają. W każdym razie, whatever. Hookers, dobra. Zna nas ktoś. Nikt nas nie zna i nikt nas nie rozumie. Mniejsze z tym.
sobie idziemy, lobujemy, szukamy. Sama nie wiem, czego szukamy. Czego Zary? Szukamy? Zara będzie na dole. A my szukamy, Czego my szukamy? Holistera szukamy. Czekaj, bo ci go tak staranują. Nikt mnie nie staranuje, wszyscy widzą, że idą z kamerą i wszyscy uciekają przed kamerą. Bo myślą, że filmuję przód. A ja filmuję siebie. No, mniejszy z tym. Mamy Big Bog. Co tutaj mamy? Sea Life. Nic ciekawego tutaj generalnie nie ma. Sea Life. H&M przed nami. To w ogóle są same takie popularne marki, same duże marki, których na przykład nie ma w Krystiansztadzie. No dobra. Gdzie idziemy? Czego zaczynamy? H&M Home jest. Dobra, idziemy do H&M Home. No to idziemy do H&M Home, bo tutaj nie było H&M Home wcześniej. A bo to chyba teraz zrobili to, bo... Tak, bo tam się kończyło, był remont. Tak, był remont tak. I kończył się H&M tam, na męskim dziale. A teraz mamy, proszę bardzo, H&M Home. Dzień dobry! Jak ryby uskoczyłeś? Jakby się ryby dotykała. Stempelek do ciasteczek. I tu też jest promocja, 3 w cenie 2. Poszeweczka z cykinami, proszę bardzo. Za 50. Jezu, nic nie ma. O, gazetka Zary. Mango. Idziemy do Mango. No to chodź. Zobaczcie, kogo spotkaliśmy. Ziomko. Smuteczek. Po zakupach. A jak się skończyły zakupy, kochanie? Powiedz, jak się skończyły zakupy. Bardzo źle. Fochem wszystkich naraz. Tak, dzieci rozwaliły system. W domu wyszłam z niczym. Tyle godzin chodzenia po Zarach, Mangach, HM-ach i innych cosiach, że wyszłam z niczym. Na szczęście jeszcze jest internet, ASOS, są strony internetowe H&M i Zary. No tak. Ja mam wrażenie, że ostatnio na internecie to można lepiej się odkupić niż pojechać do jakiegoś centrum handlowego, spędzić tam pół dnia. Tak, człowiek spędza pół dnia w tłumie, nachodzi się. Tak. Naprzymierza się, a potem i tak guzik z tego. A na internecie, o Ikea była, mieliśmy do Ikei. A na internecie kupię, poprzymierzam sobie na spokojnie w domu, jak mi się coś nie spodoba, to odeślę. Jeszcze w Szwecji mamy o tyle dobrze, że są faktury. Nie musimy płacić od razu za zakupy. Prawda? Tak. No. Jak się coś nie spodoba, jak się coś nie spodoba, zawsze można odesłać. I za nic nie płacić. No.
to nie będzie vlog jednodniowy. Podejrzewam, że to będzie vlog weekendowy. Może jutro coś przyjemniejszego jeszcze będziemy robić. No to tyle na razie, nie będę smęcić, bo jestem zbyt wkurzona, zbyt zirytowana, zbyt zbulwersowana. No. Pomadka się trzyma, w ogóle nie uprawiałam jej w ciągu dnia. W ogóle. Miałam wejść do HM-u, kupić sobie kosmetyki. Tak, weszłam. Dobra, mniejsza z tym. Pomadka się trzyma. No trochę zjadłam, wiadomo. Kupiłam kawę. Ale nie ma tragedii, jak na tyle godzin, a nakładałam ją o 10, a jest godzina 18, to nie ma tragedii, naprawdę. A w ogóle nie dokładałam w ciągu dnia, także polecam. Dobra, tyle.